Szczęść Boże Państwu, znana dwójka, ksiądz i dietetyk, ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba i tym razem Serce Ojca, czyli rekolekcje zawierzenia Bogu za wstawiennictwem przeczystego serca świętego Józefa na podstawie litanii do świętego Józefa, czyli spotykamy się przez najbliższe 27 dni codziennie, a raz w tygodniu tak mocniej, żeby powiedzieć coś więcej, zapowiedzieć kolejny tydzień, kolejne wezwania, kolejne wyzwania, które będziemy Państwu stawiać. Szczęść Boże wszystkim! Szczęść Boże! Szczęść Boże, oprócz dwójki znanej jest też nieoceniona prowadząca Miriam. A językiem żeglarskim dwójka bez sternika nie popłynie, więc mamy świetnego sternika. No to wsiedliśmy na kajak i będziemy wiosłować. Nie na kajak, na łódź wejdźmy sobie. Dobrze, ale będziemy wiosłować i chodzi o to, żeby te wiosła szły w odpowiednim rytmie, w odpowiednim tempie. Nie będzie żagla? Żeby było łatwiej. Silnika. Od razu chcielibyście tak, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie. Nie będzie. Jest święty Józef. Konkretny facet, który stawia przed na wiosła, nami a co? Bardzo, bardzo konkretne zadania, bo on może i niewiele mówił, ale bardzo wiele robił. Będziemy go próbowali odkrywać. Biblia. Nie wiem, czy niestety, ale tak jest, niewiele o nim opowiada. To, co o nim wiemy, to raczej są te opowieści przy okazji i rewelacyjna, widzę, że Marek też po tę książkę sięgnął, książka Cień Ojca Jana Dobraczyńskiego. To jest książka, która jest ze mną zawsze. Ja do niej wracam, sięgam i za każdym razem odkrywam coś nowego. Ale wróćmy do świętego Józefa. No cóż, człowiek, który został postawiony przed nadludzkim, nadczłowieczym zadaniem. I dlatego chcemy go poznać tak do szpiku kości i jako tego, który jest patronem roku, który teraz właśnie przeżywamy. Tak się pięknie składa, że kiedy zakończyliśmy rekolekcję Serce Matki 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, właśnie w tym dniu papież Franciszek ogłosił listem apostolskim właśnie rok świętego Józefa i to spowodowało, że pomyśleliśmy sobie, że trzeba przyspieszyć te nasze plany, które mieliśmy gdzieś tam wytyczone na maj, czerwiec, i zrobić właśnie te 27-dniowe rekolekcje, które mają za zadanie przygotować nas do uroczystości świętego Józefa 19 marca. Święty Józef ojciec, Marek ojcem dwóch córek, Mateusz, o ile dobrze wiem, ojcem przynajmniej takim biologicznym nie jest, natomiast ojcem wielu swoich parafian, ludzi, z którymi współpracuje, no i ojcem Lucze Areny również, więc ojcostwo ma bardzo różne wymiary i myślę, że w czasie tych 20 paru dni będziemy również te wymiary ojcostwa takiego naszego ludzkiego mogli porozeznawać. Tak jak powiedzieliśmy sobie tutaj na początku, rzeczywiście święty Józef nie powiedział ani jednego słowa na kartach Pisma Świętego, ale jego przykład jest bardzo wymowny i chcemy te różne wymiary jego życia poruszyć w tych rekolekcjach, chcemy je przede wszystkim jakoś naśladować w naszym życiu i dlatego ten podział naszych rekolekcji. Chcemy wpatrywać się w jego serce czułe, w serce posłuszne, serce przyjmujące i serce odważne. To takie cztery mocne hasła naszych rekolekcji. Ale rozpoczynamy od introitu, taka trójka. Święta Maryjo, święty Józefie, módlcie się za nami, przesławny potomku Dawida. I tutaj wypadałoby odwołać się trochę do rodowodu świętego Józefa, a co za tym idzie rodowodu Jezusa, który akurat na kartach Biblii mamy i możemy prześledzić go bardzo głęboko wstecz. Jeżeli mówimy o rodowodzie, zanim powiemy o rodowodzie tym ewangelicznym, to jeszcze w tym naszym wprowadzeniu do rekolekcji warto powiedzieć o tej genezie i skąd się biorą nasze hasła i też kto będzie nam towarzyszył na tej rekolekcyjnej drodze.
Opieramy ten nasz program rekolekcyjny właśnie na liście apostolskim Patris Corde papieża Franciszka, ojcowskim sercem. Chcemy też, żeby towarzyszyła nam w tej drodze rekolekcyjnej myśl świętego Jana Pawła II, który bardzo wiele uwagi w swoim nauczaniu poświęcił właśnie osobie przesławnego potomka Dawida, świętego Józefa. I w sposób szczególny chcemy odnosić się do adhortacji poświęconej właśnie Józefowi z roku 89 Redemptoris Custos, no, opieką Zbawiciela. I chcemy, aby na każdy dzień właśnie był krótki fragment z nauczania zarówno świętego Jana Pawła II, jak i fragment tego listu apostolskiego papieża Franciszka Patris Corde. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze modlitwa pańska, która też będzie w fragmentach każdemu tygodniowi towarzyszyć. Dokładnie, tak to zaplanowaliśmy, że te rekolekcje Serce Ojca i w ogóle to hasło Serce Ojca jest wieloznaczne, bo chodzi o to ojcowskie serce świętego Józefa jako opiekuna właśnie Zbawiciela, jako prawnego ojca naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale też chodzi o to, że święty Józef ukazuje nam to oblicze Ojca, na które wskazał Jezus Chrystus na naszym banerze pięknym i naszym obrazie rekolekcyjnym. Widzimy świętego Józefa, który trzyma na rękach Jezusa. I właśnie święty Józef prowadzi nas do Jezusa, a Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. Więc to drugie znaczenie, myślę, najważniejsze tego naszego hasła Serce Ojca, to jest właśnie to pragnienie nasze, aby poprzez te rekolekcje wtulić się w to kochające serce Ojca Przedwiecznego, mówiąc tym językiem świętej Faustyny. A trzecie znaczenie tego naszego hasła Serce Ojca to jest to takie pragnienie, aby nasze ojcowskie serca się odnawiały i nasze, jako powiedzmy mężczyzn, ale też nasz obraz Ojca, każdego z nas, żeby się ożywiał, bo przecież wiemy, że ta relacja z Ojcem jest tak bardzo istotna. Krótko mówiąc, dochodzimy do stwierdzenia, że mamy rekolekcje dla facetów. No właśnie, nie, bo ten trzeci wymiar jest, to znaczy tak, pierwsze znaczenie, każda kobieta potrzebuje silnego mężczyzny, żeby czuła się bezpieczna i tak dalej, więc jak najbardziej tutaj święty Józef przyda się jej. Każda kobieta też przecież jest córką Ojca Przedwiecznego, więc to drugie znaczenie jak najbardziej. No i trzecie znaczenie, myślę, że w tym świecie naszym, gdzie ten kryzys rodziny jest taki, no, potężny, kryzys też ojcostwa i męskości, to niezależnie od tego, czy ktoś jest mężczyzną, czy kobietą, to ma w sobie taką tęsknotę za tym, żeby jednak facet był facetem, żeby, albo jeszcze z innej strony, myślę, że to zaproszenie do rekolekcji jest także zaproszeniem do tego, by jakoś na nowo przyjrzeć się tej relacji z Ojcem. Znam takich ludzi, którzy mają po 30 parę lat, a mają nieuporządkowaną jeszcze sytuację ze swoim ojcem i nieprzepracowaną tak naprawdę, i później to rzutuje na relacje, na małżeństwo i są sytuacje właśnie nierozwiązane, nieprzepracowane. I myślę, że te rekolekcje są też po to, żeby zobaczyć, że pomimo tego, że być może nasz ojciec ziemski był właśnie niedostatecznie doskonały, czy nieidealnie kochający, czy nieobecny, czy jakiś jeszcze inny, może przemocowy, może jakieś bardziej mocniejsze tutaj słowa trzeba by użyć, no to właśnie w świętym Józefie zobaczyć, że no nie każdy taki musi być, że jest wzór, który jest możliwy do realizacji, że warto to przepracować, że ostatecznie Bóg Ojciec no, ma te pozytywne cechy i warto to przepracować, myślę. I to zaproszenie rekolekcyjne jest także zaproszeniem do takiego trudnego zmierzenia się ze swoją
może jakąś tam ciemną stroną, może do wyciągnięcia jakiegoś trupa z szafy, jakichś wspomnień po to, żeby ze świętym Józefem jakoś przez kochające serce Jezusa odnaleźć pokój w sercu Ojca, w Duchu Świętym, że tak zakończę trynitarnie. Marek, zanim pójdziemy dalej w rekolekcję, ja chciałabym Twoje świadectwo. Świadectwo Twojego ojcostwa. Wielokrotnie na antenie radiowej mówiłeś, że Twoje małżeństwo, Twoja rodzina w pewnym momencie były na skraju wyczerpania się jako rodzina, jako wspólnota. Coś się zmieniło i udało się wszystko poukładać. Powiedz o tym więcej. Te rekolekcje są dla mnie szczególnie osobiste i od początku też pragnę je zadedykować mojemu ojcu, który umarł w mojej urodziny 32 nagle. To właśnie ta historia ojcostwa, o której tutaj już trochę powiedział Mateusz, nie wiedząc o tym, jak ja przeżyłem mój czas dzieciństwa, będę chciał się właśnie tym trochę podzielić w tych kolejnych też naszych podcastach, bo jest tego trochę. Natomiast na pewno święty Józef to jest też osoba, która właśnie uratowała mi tą skórę męską i ojcowską, ponieważ moja kochana żona tak się składa, że pochodzi z rodziny bardzo Józefowej. I to jest też niezwykła historia, która mnie dotyka ze względu na to, że pradziadek mojej żony urodził się w 1908 roku w uroczystość właśnie świętego Józefa 19 marca. 20 lat później, w 1928, rodzi się dziadek, też w to samo święto. No i ojciec mojej żony rodzi się w 1948 w uroczystość świętego Józefa. Więc ja jako ten krnąbrny mąż, niegrzeczny, rozrabiam, a moja żona przez świętego Józefa modli się o to moje nawrócenie. I nagle przychodzi czas, kiedy trzeba będzie ten dług spłacić w postaci takich rekolekcji pracy, co niezmiernie mnie też cieszy, ponieważ jak wiemy, połączenie rekolekcji, czyli jest to jakieś wyjście z kryzysu duchowego, jakieś takie wypełniające często nas pustki, odnowy naszego serca, właśnie z litanią, które ma ten charakter błagalny, jest doskonałym takim miksem, można powiedzieć, duchowym, który powinien pomóc nam właśnie zrozumieć ten aspekt wstawiennictwa świętego Józefa i naszej wytrwałości. Ponieważ jak ja to lubię powtarzać w ogóle o charakterze modlitwy i tego wsparcia od strony świętych, to nie działa jak prawo grawitacji. Ma to trochę inny aspekt, który ja bardzo też lubię, bo to jest ta siła cierpliwości, tego też będziemy się uczyć właśnie od świętego Józefa w naszej modlitwie, że siłą tej kropli jest to kapanie, a nie moc samej wody w sobie, tak? Czyli właśnie ona drąży tą dziurę w skałę przez tą regularność. I ja też tak pamiętam, Adriana walczyła o mnie. Mój ojciec też próbował, ale ostatecznie Bóg zabiera mi tatę, później rok później mamę. I to było dla mnie takie bardzo mocne, gorzkie lekarstwo. Ale z czasem okazało się, że to było jedyne lekarstwo w mojej sytuacji, które zadziałało. I to bardzo skutecznie. Z takiego strasznego grzesznika stałem się takim trochę mniejszym grzesznikiem. I ten nasz małżeński ring, który był bardzo agresywny, taki Tyson, ja byłem tym Tysonem, jednak okazało się, że właśnie też Maryja z Józefem przyszli. I też patrząc też na ten plan tych rekolekcji, chciałbym tak jeszcze dopowiedzieć tutaj, co mnie też dotyka, że w poprzednich rekolekcjach mieliśmy dwa serca, kiedy w centrum była Eucharystia. Jak wiemy, serce Jezusa samo w sobie jest Eucharystią. Później matka, serce matki, które też przechodziliśmy siedem tajemnic Mszy Świętej i też w sercu była Eucharystia. I tutaj stawiamy takie pytanie, czego Józef może nas nauczyć w kluczu Eucharystii, bo przecież mamy domenę serce Ojca EU, znowu jak Eucharystia. I zobaczyłem znowu tą scenę właśnie betlejemską, kiedy tak naprawdę przychodzi Jezus na świat, można powiedzieć ten syn, który został przypisany Józefowi, który pewnego dnia powiedział, że jestem chlebem życia. Czyli Józef jak gdyby obcował z Eucharystią, można powiedzieć już od początku,
z Maryją i mnie to właśnie fascynuje, że będziemy starali się uczyć, wpatrywać w adoracji właśnie przez przeczyste serce świętego Józefa, w serce Ojca. I kryzys ojcostwa jest nieunikniony, ponieważ świat zapędził się wokół hedonizmu i też będziemy w kolejnych podcastach o tym mówić. Będziemy starać się też Państwu przede wszystkim zwrócić uwagę na to, na tej orbicie eucharystycznej, że to tak można powiedzieć astrologicznie, że zaraz za Słońcem jest Merkury, później mamy Wenus i dopiero Ziemia. I ten Merkury i Wenus to jest tak jak Józef i Maryja, najbliżej są tego tronu. I można powiedzieć, że wpatrując się w ich serca, możemy bardzo szybko właśnie trafić na właściwą orbitę, kiedy z niej wypadamy trochę dzisiaj w tym życiu, takim pośpiechu. I to, co wspomniałaś, że to piękne dziełko, które popełnił właśnie Jan Dobraczyński, ono szczególnie Państwu też polecam na ten czas. Warto je sobie kupić, nie jest drogie, można w dyskoncie nawet naprawdę za grosze kupić tą książkę. Ona bardzo pogłębia wiedzę, ponieważ życie, to też jest ciekawe, że litania ma 26 wezwań do świętego Józefa i ktoś policzył, że jest dokładnie 26 wersetów we wszystkich Ewangeliach poświęconych świętemu Józefowi. I to też jest taka kolejna ciekawostka numerologiczna, która nas też skłania do tego, że z niewielkiej, małej rzeczy można wyciągnąć naprawdę bardzo dużo, ale potrzebujemy do tego właśnie wyobraźni. I tak wchodząc w tą ciszę, do której Państwa też zachęcam, właśnie ten aspekt bardziej czyli rekolekcyjny, czyli ta przestrzeń naszego serca, żeby to błaganie było sensowne, żeby to było takie celne, można powiedzieć, no to właśnie pokochać tą ciszę, można powiedzieć tak, wyhodować w naszych sercach tą ciszę. Z ciszą mamy problem. Mamy problem z ciszą ogromny, dlatego ten czas Wielkiego Postu, który rozpoczęliśmy, jest idealny do tego, żeby wyjść na taką właśnie pustynię duchową, by zamilknąć, żeby więcej usłyszeć. Nieprzypadkowo mamy jedne usta i dwoje uszu, żeby te proporcje zachować. Święty Józef w tych proporcjach w ogóle się nie odnajduje, bo on nic nam na kartach Pisma Świętego nie powiedział, a właśnie tak dużo zrobił. I myślę, że tego powinniśmy się też uczyć, że i w ciszy. A propos pracy, mamy nieraz takie nawyki, że sprzątamy to na słuchawkach, jedziemy gdzieś na słuchawkach. Właśnie może w Wielkim Poście więcej ciszy, więcej takich momentów, w których się po prostu zatrzymamy sam na sam ze Słowem Bożym, kiedy przyjdziemy na adorację właśnie. Tak sobie myślałem o tym, co mówił Marek a propos Bożego Narodzenia, że przecież święty Józef był pierwszym, który zobaczył Pana Jezusa. No bo nie było tam położnej, ktoś musiał odebrać ten poród, tak? I już samo to było czymś zupełnie niezwykłym w tamtych czasach. Facet tak, odbierający tak, poród, to... Tak. W tamtych czasach to w ogóle nie mieściło się w żadnych kanonach, w żadnych ustalonych tradycjach, zwyczajach. To facet jak najdalej w tym momencie, on nie istniał w świecie kobiety, która rodzi. I tutaj ten wymiar eucharystyczny właśnie, święty Józef, który dbał o świętą rodzinę, który tak naprawdę jednym zdaniem mógł przekreślić to wszystko i skazać Maryję na ukamienowanie i to jeszcze w świetle prawa. On bierze tę winę na siebie, bierze rodzinę, dba o nią, potem ucieka. Przeżywamy drugi rok poświęcony Eucharystii, przeżywamy go pod tym hasłem zgromadzeni na świętej wieczerzy. Chcemy się jakoś pochylić nad tą tajemnicą celebrowania i sprawiać, że ona będzie właśnie sprawowana w sposób godny i myślę, tego święty Józef też nas może nauczyć, zwłaszcza w takich sytuacjach, w których nieraz spotykamy się z albo niegodnym, albo z jakimś takim świętokradzkim podejściem do Eucharystii, czy też z jakimś niechlujstwem też może i nieświadomością liturgiczną. Więc chcemy do tej tajemnicy celebrowania i naszej większej świadomości w przeżywaniu Eucharystii też właśnie zaprosić świętego Józefa. A propos książki Cień Ojca, to właśnie odszukałem, że kardynał Wyszyński tak piękną zrobił dedykację i w dwóch zdaniach zawarł też to, co chcemy, aby wybrzmiało w naszych rekolekcjach. Napisał tak do autora. W cieniu Ojca odsłoniłeś światło opiekuna Jezusa i Jego dziewiczej matki. Pomogłeś zrozumieć nam świętego Józefa. Bóg Ci to nagrodzi.
My też mamy taką nadzieję. Tak, i to był 79 rok, więc to dziełko już trochę ma. Ja też pragnę w tej ważnej przestrzeni ciszy rekolekcyjnej, którą trzeba w sobie wzmocnić i wyhodować, jak wspomniałem, przytoczyć właśnie krótki fragment, który mam nadzieję właśnie uporządkuje nam myśl o świętym Józefie. Tutaj autor pisze pięknie: od najmłodszych lat kochał ciszę. Cisza mówiła do niego dobitniej niż głosy. Żądała wciąż tego samego, czekania. Obok biegło życie niespokojne i hałaśliwe. Padało tyle słów niepotrzebnych, tyle skarg nieprzemyślanych, tyle zapewnień, które naprawdę nic nie znaczyły. Kwił w tym nurcie ze swoją ciszą, niby kamień w korycie potoku. Czekał, choć właściwie nie wiedział, na co czeka. Czekał na to, co mu miała powiedzieć cisza. To jest zarazem głębokie, wzruszające, takie trochę poetyczne, ale wydaje mi się, że bardzo potrzebujemy dzisiaj właśnie tego odnowy kultury słowa, słowa pięknego, czystego, takiego oczyszczonego też przez Boga. I nieprzypadkowo w Co wierzę jest modlitwa pańska w tych rekolekcjach, jako też trzon naszych rozważań, ponieważ święty Józef, jak przeczytamy też to dziełko, jest wielkim mężem modlitwy. Każda wolna chwila w tamtych czasach była wykorzystywana na modlitwę. Ludzie inaczej kładli się spać, inaczej wstawiali. No, ten styl życia był kompletnie inny. Ale możemy się bardzo dużo uczyć właśnie tej modlitwy pełnej, modlitwy serca. I święty Tomasz z Akwinu pięknie pisze krótko o modlitwie pańskiej, że to jest doskonała modlitwa, która streszcza tak naprawdę wszystkie najważniejsze rzeczy, których potrzebujemy, ale też kolejność jest idealna w prośbie. Tak? I tak jak Magnifikat na początku, w naszych poprzednich rekolekcjach Maryja wyśpiewała na początku: wielbi dusza moja Pana, tak tu zaczynamy od Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I to pokazuje też nam, że nie jesteśmy dziećmi przypadku. Mnie to najbardziej też dotyka, że Józef nam pokazuje, że nie jesteśmy przypadkowi, że potrzebujemy wstawiennictwa, potrzebujemy tej czułości, miłości i Bóg przede wszystkim pragnie nam też pokazać, że te najbardziej dzisiaj poszukiwane potrzeby w tych naszych prośbach są gdzieś dopiero dalej, za wolą Bożą, za tym, żeby zrozumieć, kim jest nasz Ojciec Niebieski, i wierzę w to, że właśnie święty Józef bardzo nam pomoże w uporządkowaniu przede wszystkim naszej, nie tylko modlitwy, ale też kolejności naszych prośb. O modlitwie pańskiej będziemy więcej mówili za tydzień, tak, w tym naszym drugim podcaście. Natomiast dzisiaj myślę, warto jeszcze powiedzieć słów kilka na temat szczególnych łask, które są związane z odbyciem rekolekcji i też w ogóle z rokiem świętego Józefa, bo mamy ogłoszonych sporo odpustów, które, tak patrząc na to, co było dostępne do tej pory, no, są stosunkowo łatwe do uzyskania, bo z takich łatwiejszych w historii wcześniejszej to była koronka do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem, przeliczając na minuty to jest 7-8 minut. Jak był jubileusz Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wystarczyło odmówić litanię przed Najświętszym Sakramentem i to był najkrótszy sposób. A teraz w roku świętego Józefa są jeszcze krótsze sposoby. Ja tutaj przytoczę oczywiście zwykłe warunki trzeba spełnić, czyli spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wiemy też, że mamy odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu i teraz uczestniczyć albo w wydarzeniu, albo podjąć czyn związany właśnie z rokiem świętego Józefa. I penitencjaria apostolska daje nam do zrozumienia, że można to zrobić w sposób następujący. Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz. To a propos, chociaż my to tak na raty, więc to się niestety nie liczy, lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą oblubieńca Maryi. Więc tu już się łapiemy, ale to jest skomplikowane, no bo to jednak 27 dni. Święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. I teraz, ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego przykładem,
spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy, mogą również uzyskać odpust zupełny. No to jest stosunkowo proste. Stosunkowo to jest dobry dodatek do proste, bo rzeczy, które wydają się nam proste, okazują się być jednymi z trudniejszych w naszym życiu. To racja, dlatego ja to mówię z takim uśmiechem. To, co jest ciekawe, to też w tym dokumencie penitencjarii apostolskiej jest to ciekawie zrobione, bo nie jest to po prostu wyliczenie, jakie czyny należy zrobić i wtedy jest ok. Tylko jest właśnie krótka jakby motywacja tego dlaczego i później dopiero co. I kolejny akapit to jest następująca sprawa. Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża świętej rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła święta rodzina, dar odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Ja myślę też, że warto podkreślić w tym wprowadzeniu, że nasze rekolekcje to jest hasło rekolekcje zawierzenia. Stąd możemy w naszych sercach w czasie tych rekolekcji przynieść te problemy, sprawy nie tylko nasze. I tego uczy nas też modlitwa pańska, że to my jesteśmy tą wielką rodziną i nie możemy patrzeć przez nabłędy naszych braci, przez szkła powiększające. Musimy to patrzeć przez pryzmat miłosierdzia Bożego. I pamiętać też, że ochrzczeni rodzice tracą dzisiaj coraz częściej kontakt z Jezusem, właśnie usprawiedliwiając swoją nieobecność w Kościele grzesznością, na przykład kapłanów, czy ogólnie Kościoła. Ale tracą tą relację nieświadomie, bez sensu, tak, z Bogiem i chodzą umierając z głodu, bez Eucharystii, po prostu bez sensu. I tutaj ocenianie tej sytuacji nie wniesie żadnego uzdrowienia, ale przynoszenie w sercach naszych dzieci, młodzieży, które dzisiaj mają ogromne problemy z Eucharystią, w ogóle z Kościołem, będzie pięknym darem, który możemy złożyć w tych rekolekcjach, czyli zawierzyć nie tylko siebie, ale zawierzyć przede wszystkim naszych najbliższych. Sam się z tym zmagałem, o czym też powiem słów kilka w kolejnych podcastach, jak nasze dzieci wracały do Kościoła przez wstawiennictwo właśnie Maryi i świętego Józefa. I ludzie dzisiaj zabiegają bardzo właśnie o zdrowie, suplementują na wszystkie sposoby, tak mówiąc też dietetycznie, sprawdzamy odpowiedni właśnie poziom witaminy D3, dbamy o doskonałą pamięć, spożywając kwasy tłuszczowe. Natomiast też coraz więcej wkładamy energii w to, żeby zapomnieć o Bogu. I to jest też taki aspekt tego zawierzenia, do którego szczególnie Państwa zachęcam, aby nie zniechęcać się tym maratonem ze świętym Józefem, bo to może się okazać, że nastąpią niezwykłe rzeczy, ponieważ to jest bardzo konkretny święty. On dał już znaki w Kościele wiele razy. Mamy tutaj kryzysy, kiedy papieże przyzywali świętego Józefa, będziemy o tym mówić jeszcze, i Pius IX, i papież Leon, którzy też no, pokazali, że to jest naprawdę konkretny patron Kościoła i będzie renowacja w życiu, kiedy właściwie zawierzymy nasze rodziny, naszych najbliższych, do czego serdecznie Państwa zachęcam. I naszą pracę. Ponieważ penitencjaria mówi tak, że wzywamy świętego Józefa jako robotnika, dlatego odpust zupełny będą mogli też otrzymać ci, i to jest najłatwiejsze, uważam, którzy zawierzą codziennie świętemu Józefowi swoją pracę. Oraz wierny wzywający cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz aby praca wszystkich stawała się godniejsza. No, ja myślę, w to że chodzę. To jest niesamowite na obecne czasy, kiedy nie mamy szacunku dla pracy, kiedy w związku z pandemią pracę tracimy, a z drugiej strony potrafimy wyzyskiwać człowieka, będąc właścicielem firmy, nie traktując go jak człowieka, tylko traktując go jak siłę roboczą. Tak, i tutaj święty Józef przychodzi z pomocą i też chcemy przez te rekolekcje, a propos też i zawierzenia, i szacunku dla pracy oraz dla pracowników, właśnie zaprosić świętego Józefa też do tego wymiaru i Pana Boga do całej naszej pracy, bo nieraz jest tak, że no tam pomodlimy się rano, pomodlimy się wieczorem i tyle. Nie, to chodzi o to, żeby moja praca była też modlitwą. Ora et labora. Ora et labora, tak jest. Józef przychodzi, żeby ożywić właśnie życie rodziny. I to najbardziej mnie interesuje, żeby przekazać moje świadectwo w tych rekolekcjach i zachęcić do takiej wytrwałej modlitwy. I to jest święty, który przychodzi
w ogromnym kryzysie rodzin, ale też kryzysie męskości. Będę o tym mówił, o sercu męskości. Te serca są piękne, potrzeba jest dzisiaj odnowy tego serca. Trochę zniewieściało serce współczesnego mężczyzny i warto ze świętego Józefa czerpać. I tam, gdzie on jest, tam kończy się bezpłodność życia, tam ustaje błądzenie, tam jest konkretna robota do zrobienia i radość z tej pracy. I rodzina się powiększa. Jak wiemy, święty Józef to jest też świetny wstawiennik tam, gdzie brak poczęcia. Ja też, żona się śmieje, że mam dużo takich, można powiedzieć, dzieci pozamałżeńskich z tytułu zmiany stylu życia u różnych kobiet, które są w ciąży, urodziły zdrowe dzieci, bo ten styl życia mamy kiepski. I to też są te potrzeby dnia codziennego. Święty Józef to jest taki patron tej codzienności. Ja pisząc te właśnie scenariusz do tych rekolekcji, do tych podcastów, przeleciało mi przez ostatnie lata, szczególnie te setki tych litanii, które odmawiałem właśnie do świętego Józefa i nigdy się nie zawiodłem, tak? Szczególnie nie zawiodła się moja żona, która dostała męża nowego. To jest świadectwo naszego dziecka, które kiedyś przyszło i mówi właśnie: tato, jesteś zupełnie kompletnie nowym człowiekiem. Ja nie wiem, jak to się stało, ale bądź taki do końca życia. I to jest chyba najważniejsze, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z tą wiarą podążajmy w tych rekolekcjach. Tak lądując już dzisiaj, chciałabym wrócić do tego obrazu Bożego Narodzenia, kiedy Józef przyjmuje Boga, przyjmuje ciało pańskie i poniekąd mamy pierwszą Eucharystię. Człowiek przyjmuje Boga do swojego serca, do swojego życia. Mnie to też uderzyło, bo w tych wcześniejszych rekolekcjach Serce Matki akcentowaliśmy, żeby razem z Maryją przyjmować Komunię Świętą. A ja dopiero teraz w tym roku świętego Józefa właśnie to odkrywam, że nigdy nie prosiłem świętego Józefa o to, żeby pomógł mi przeżyć Eucharystię. Ponoć Jan Paweł II codziennie przed mszą świętą odmawiał modlitwę do świętego Józefa. Nie wiedziałem o tym wcześniej. I rzeczywiście warto przyzywać świętego Józefa właśnie, żeby on uczył nas przyjmowania Chrystusa w Eucharystii. I to jest to oczekiwanie Boga Ojca od nas, tej współpracy. Chodzi o takich ludzi właśnie uchrystusowanych, czyli przemienionych przez Eucharystię. Można powiedzieć, że człowiek mocą tej Eucharystii staje się sam Eucharystią. To jest właśnie bardzo potrzebne dla świata, w którym żyjemy, i dla Kościoła. I tu znowu przypomnę też słowa świętego Tomasza z Akwinu, który przestrzega, że sakrament nie wywołuje żadnego skutku u kłamcy, czyli każdego, kogo wnętrze nie odpowiada temu, co czyni on na zewnątrz. Karmi się Chrystusem, ale nie stara się usunąć przeszkody w drodze do jedności między ludźmi. I tego dzisiaj potrzebujemy, jedności. Eucharystia to jest dziękczynienie, ale to też jest budowanie jedności. Jak podzielimy Eucharystię na cztery części, to jest Bóg Ojciec, Duch Święty, Syn i ja w tym cyklu karmiącym, można powiedzieć, bo też jest podobnie w smakach pięć, których mamy. One są w cyklu pewnym. Może słów kilka o tym później powiem. I mnie to fascynuje właśnie, to budowanie jedności. To jest taka szkoła Chiary Lubich, Focolare, też ta wspólnota, którą znamy. To jest ten ideał, który przed nami, i to oczyszczenie do tego ideału. Czyli właśnie Eucharystia to jest ta gwarancja najskuteczniejszego lekarstwa dla nas, i tego będę też starał się po raz trzeci Państwa zachęcać, aby właśnie sprawdzać, co robię w momencie, kiedy mogę na Eucharystię, a nie idę. I myślę, że to jest dobre zadanie domowe do najbliższej środy, kiedy spotkamy się z czułym sercem. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na tę rekolekcyjną drogę. www.serceojca.eu Jak Eucharystia. Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dutkiewicz. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Szczęść Boże.